Trójkowa magistrala rowerowa. 8 czerwca całe Kolno na rowery. Do naszego miasta 8 czerwca przybędzie grupa kolarzy, która wyruszyła 1 czerwca ze Szklarskiej Poręby i swój szlak po pokonaniu ponad 900 km zakończy w Augustowie. Wspólny przejazd peletonu i społeczności kolneńskiej, który odbędzie się na trasie od Parku Miejskiego do stadionu, planowany jest na godzinę 13. Celem akcji jest promowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja turystyki rowerowej. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich 8 czerwca o godzinie 13 do Kolna na finał Trójkowej Magistrali Rowerowej. Trójkowa Magistrala Rowerowa. 8 czerwca całe Kolno na rowery. 8 czerwca o godzinie 13 z Parku Miejskiego w Kolnie na Stadion Miejski wyruszy peleton składający się nie tylko z uczestników Trójkowej Magistrali Rowerowej, ale mam nadzieję mieszkańców naszego miasta. Wszystkich zapraszam na rowery o godzinie 13 do Parku Miejskiego 8 czerwca. Przyjedzie tutaj peleton, w skład którego wchodzi również jadący nasz mieszkaniec z Kolna, Krzysztof Dzięgielewski. Ma przejechać cały etap, 900 km. Dopinguje go żona Maryla, dopinguje go trójka dorosłych dzieci, dopinguje go cały urząd miasta i mam nadzieję, dopingować będą wszyscy mieszkańcy Kolna, biorąc udział 8 czerwca o godzinie 13 w przejeździe peletonu z Parku Miejskiego na stadion. Jest przewidzianych wiele atrakcji, będzie fajna zabawa. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Uczestnikom towarzyszyć będzie Teatr Uliczny Porywacze Ciał z Poznania. Grupa teatralna przygotowała specjalnie na tę okazję pokaz spektaklu Cykliści. Trójkowa Magistrala Rowerowa. 8 czerwca całe Kolno na rowery. Tu na Stadionie Miejskim odbędzie się finisz peletonu, który wyruszy z Parku Miejskiego. Będzie festyn sportowo-rekreacyjny, a w programie... Zawody w spinningu to jazda na czas na rowerze stacjonarnym. Każde miasto na szlaku wystawia 9-osobową reprezentację. Musimy w czasie godziny na 3 rowerach wykręcić jak najlepszy wynik. Potrzebny gorący doping. Pierwsze otwarte Mistrzostwa Kolna w spinningu o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie. Nagroda główna – rower. Konkurs w spinningu dla par. Nagroda – romantyczna kolacja dla dwojga w restauracji Biznes Club w Kolnie. Gry i zabawy zręcznościowe na rowerze, konkursy dla młodych rowerzystów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotowała Komenda Powiatowa Policji w Kolnie. Bus edukacyjny wystawi Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Konkurs na najstarszy, sprawny technicznie rower. Do dyspozycji dzieci, trampolina oraz elektryczne samochodziki. Konkursy poprowadzi m.in. redaktor radiowej Trójki Henryk Sytner, autor audycji Wakacje na dwóch kółkach. Trójkowa Magistrala Rowerowa. 8 czerwca całe Kolno na rowery. Mamy nadzieję, że festyn z okazji Trójkowej Magistrali Rowerowej będzie też okazją do powołania w Kolnie Amatorskiego Stowarzyszenia Rowerzystów i organizacji lokalnych rajdów rowerowych w przyszłości. Na szlaku tegorocznej rowerowej magistrali trójkowej znajdą się następujące miasta: Szklarska Poręba, Jawor, Ostrzeszów, Żurawina, Warta, Kutno, Wyszogród, Jednorożec, Kolno, Giżycko i Augustów. Nasze miasto reprezentuje pan Krzysztof Dzięgielewski. Pan Krzysztof urodził się w Kolnie 73 lata temu, ale pomimo upływu lat kondycji może mu pozazdrościć nie jeden młodzieniec. Za pana Krzysztofa trzyma kciuki żona Marianna oraz trójka dorosłych dzieci. Dopinguje go oczywiście również całe miasto. Panie Krzysztofie, szerokiej drogi i do zobaczenia 8 czerwca w Kolnie. Trójkowa Magistrala Rowerowa. 8 czerwca całe Kolno na rowery. Dołącz do peletonu. Ruszamy 8 czerwca o godzinie 13. Trasa z Parku Miejskiego do stadionu, gdzie odbędzie się główna część festynu. Trójkowa Magistrala Rowerowa. 8 czerwca całe Kolno na rowery. Fundatorzy nagród. Bank Spółdzielczy w Kolnie. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Maja Spółka Cywilna. Bogdan Banach. Marek Szablak. Biznes Klub Małgorzata Stachelska. Teraz kolej na rowery. 8 czerwca Trójkowa Magistrala Rowerowa w Kolnie. Zapraszamy.